Cześć, witam Cię Damian serdecznie. 6 października w Londynie bardzo ważna walka dla Ciebie z Michałem Materlą. Jak przebiegały przygotowania? Witam, dzień dobry. Przygotowania cały czas trwają, mamy jeszcze miesiąc do walki, także teraz jest ten najcięższy okres moich przygotowań, gdzie zaczynają się moje takie dochodzeniowe sparingi i różne ćwiczenia po zajęciach. To jest trenerem Robertem Joczem, dopracowujemy plany, techniki, wszystko, także póki co jestem zdrowy, wszystko przebiega pomyślnie, myślę, że będzie wszystko ok. Więcej pracowałeś nad stójką, nad parterem, czy jedno i drugie? Raczej jedno i drugie. Jeszcze jestem na takim etapie, że jednak muszę szkolić jeszcze cały czas wszystko. Wiadomo, że Michał się bardziej specjalizuje w parterze, także jego najmocniejsze jakieś takie strony staramy się tutaj iść gdzieś po rozwiązania, tak? Jakby był taki przypadek właśnie w walce, kiedy doszłoby do tego, no to gdzieś tam mówię, trenujemy, staramy się, ale tak to różnorodnie, wszechstronnie. Jesteś młodszy, silniejszy, mniej rozbity, no teoretycznie powinieneś być faworytem, no ale on ma olbrzymie doświadczenie, to jest różnica. Ty 3 walki, on 32. Jak to można zniwelować? No nie mam pojęcia, no wszystko tak naprawdę okazuje się w dniu walki, podczas konfrontacji. Kto ma lepszy dzień, kto jest w lepszej dyspozycji, kto ma więcej, można powiedzieć, farta i szczęścia, ten wygra pojedynek. To już nie ma tutaj, no wiadomo, doświadczenie jest doświadczeniem, tak, ale walka jest walką, każdy, jak to się mówi po zapaśniczemu, ma plecy, tutaj już w MMA każdy ma twarz, buzię, szczękę, także no, to różnie bywa. Pół godziny temu rozmawiałem z twoim trenerem Robertem Złotkowskim, mówił, że ta walka jest po prostu nieobliczalna, nie wiadomo co będzie. Jak ty to widzisz? No mi się, akurat na mój plus i na moją przewagę śnią się wygrane walki, co dobrze wróży i dobrze świadczy. Mam nadzieję, że damy naprawdę dobre show, a niech wygra lepszy, no mówię, my się znamy z Michałem, nie chciałbym nigdy podważać jego jakiegoś autorytetu, bądź złego słowa na niego powiedzieć. No, to jest walka typowo sportowa, nie pytamy się o siebie, jak się rozwijamy, jak trenujemy, w jakiej jesteśmy dyspozycji na dzień dzisiejszy, po prostu trenujemy i przygotowujemy się do walki. To on chyba będzie dążył do parteru. No może być, ale też nie możemy tego wykluczać. Jesteś świetnym bokserem, bardzo, bardzo dobrze, mocno bije, co nieraz udowodnił na swoich walkach, także musi on być przygotowany na wszystko i ja również. Wybiera się do Londynu, wiem, twoja żona. Niedawno była na jednej z twoich walki. Zemdlała, no co? Musisz coś zrobić, żeby nie miała takich stresów. Nie, no tutaj bardziej chyba się zestresowała tym, jak wcześniej mówię, zapowiedzi robił Janik Bachati. Widocznie on miał na mnie wyrwać takie duże wrażenie, a jednak zrobił to na mojej żonie. No i można powiedzieć, że zestresowała się, zapowietrzyła się, może nie tyle, że zemdlała, a omdlała gdzieś tam i potrzebowała troszeczkę pomocy medycznej z nerwów, tak? Tutaj chyba będzie wszystko ok. I mówię, ona też tak jakby łapie doświadczenia tego, oglądając moje walki i przyzwyczaja się do tego, że może gdzieś tam w jakiś sposób stać się krzywda. To 4. twoja walka dla Federacji KSW, ostatnia wynikająca z kontraktu. Co dalej? Są rozmowy już na temat przedłużenia, czy też odkładacie to na czas po gali? No rzeczywiście, będzie to teraz moja ostatnia walka, jeśli chodzi o kontrakt. Tutaj wszystko zostawiam w rękach mojego menadżera Michała Pernacha. Wiadomo, rozmawiamy ze sobą, ja nie chcę żadnych szczegółów zdradzać, to jak już do niego proszę kierować te pytania, ale oczywiście myślę, że on będzie rozważał naprawdę wiele innych też propozycji, w innych też może federacjach. Docelowo jesteśmy i teraz na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem aktualnym, wiadomo, Federacji KSW. Będą rozmowy, będą dalsze kroki, o czym będziemy informować. Kontrakt na ile walk z KSW by Cię satysfakcjonował? Ja słyszałem o 4. Nie mam pojęcia, to musimy wszystko, mówię, usiąść, rozegrać, porozmawiać. Zobaczymy, co oni zaproponują, zobaczymy, czy nam to będzie wszystko pasowało i mówię, to wszystko jest kwestia dobrego, smacznego obiadu i trochę uśmiechu na twarzy. Masz 29 lat, to śledzisz, co się dzieje w zapasach, nie chodzi ci po głowie, żeby może wrócić, nie wiem, może na Igrzyska Olimpijskie w Tokio? Na dzień dzisiejszy nie chcę, nie opłaca mi się i nie myślę nawet o tym. Mówię, zamknąłem jedne drzwi, Zakończyłem w jakiś sposób swoją ukochaną dyscyplinę, którą trenowałem od dziecka, jaką były zapasy. Teraz jestem zawodnikiem MMA, mieszanych sztuk walki. Mija teraz, niedługo będzie miało 2 lata, kiedy jestem zawodnikiem. Szkoda by było to wszystko stracić i żeby znowu, tak jak to się mówi, 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ostatnio jak rozmawialiśmy, byłeś po wizycie u bardzo chorego chłopca. Wiem, że ten chłopiec zmarł. No, to jest przykre, ale z drugiej strony dostawaliśmy wiadomości przede wszystkim, jakie to było szlachetne, jak dobrze się stało to, że jego marzeniem było, żebym przyjechał, go odwiedził, złożył mu podpisy, autografy, bo był w Katowicach na mojej walce, ale oczywiście wiadomo, z dnia na dzień coraz gorzej się czuł. Co mnie cieszy, że jego rodzice z łzami w oczach czuli się dużo lepiej właśnie po tym, jak mogłem spełnić jego marzenie. I na pewno on odchodząc do nieba miał też taką satysfakcję, że jednak ja to zrobiłem, dla niego przyjechałem, no i niech tam odpoczywa dobrze, niech ma się dobrze, bo rzeczywiście w niebie, bo rzeczywiście się męczył i szkoda było po prostu tego, żeby on się tak długo męczył. Robert Złotkowski mówił mi, nie dopuszczam myśli, żeby Damian przegrał ten pojedynek. Ty dopuszczasz taką myśl? Każdy trener na pewno chce, żeby jego zawodnik wygrał walkę, zrobił to jak najlepiej, wyszedł bez kontuzji, no ale wiadomo, to jest sport, to nie są już zapasy, gdzie można przegrać walkę i wyjść tego tak jakby bez szwanku. Tutaj tu już trzeba uważać na swoje zdrowie, nawet na swoje życie. Wiadomo, gdzieś tam jesteśmy w jakiś sposób chronieni przez sędziów, żeby nic takiego się nie stało. Każdy zawodnik ma wliczone porażki, ale to nic nie znaczy. Trzeba przegrywać, żeby później też dużo więcej wygrywać. Także nie myślę o porażce, ale jest ona gdzieś tam wpisana i na pewno gdybym przegrał walkę, na pewno się nie załamię, tylko dalej będę pracował. Nie mówię, że ciężej, bo ciężko pracuję. Dalej będę się rozwijał i dalej będę dążył do tego, żeby cały czas wygrywać i przechodzić tę drabinkę i wspinać się do góry. Czyli niech wygra lepszy? Niech wygra lepszy. Oczywiście, że tak. To jest sport. Dzięki, Damian. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.